chwała niech będzie Wszechmogącemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. Może dzisiaj bardzo tak dużo słowem się nie będę dzielił, ale poruszę pewien temat, którego myślę, że nigdy nie poruszałem, a związany z narzeczeństwem. Zawsze tak ogólnie pewne rzeczy mówię, ale teraz może dokładniej spojrzyjmy. Okres narzeczeństwa, kiedy dwoje ludzi się spotyka młodych, bardzo dużo miejsca zajmują emocje. Miłość ta emocjonalna, ona zajmuje bardzo dużo miejsca. Każdy uśmiech, każdy gest jest odbierany. Wszystko widzi się pięknie. Wiele rzeczy się zamyka. A jednak, gdy się wchodzi w stan małżeński, ja wiem, że to jest... Słowo Boże mówi, żeby młodsze wychodziły za mąż, rodziły dzieci. No to jest piękne małżeństwo. Ale ja myślę, tak spojrzałem na brata Samuela i siostrę Monikę, zajmują się małżeństwami i myślę, mi przytakną. Kiedy zawiera się związek małżeński, już po ślubie gdzieś wiele rzeczy pada. Wiele rzeczy wcale nie jest tak idealnie, jak sobie tych dwóch młodych ludzi wymarzyło. Przychodzą trudności, problemy, niedopasowania. Trzeba się modlić, rozmawiać z tymi, żeby to wszystko małżeństwo było tak, jak trzeba. Dlaczego? Nie chodzi o to, aby tylko się pobrać. Trzeba się dobrać. Trzeba się dobrać. Tu jest ważna myśl, jeśli chodzi o późne małżeństwo. I teraz to narzeczeństwo to jest bardzo dobry okres dla was. To jest piękny okres dla was, abyście się poznawali. Abyście na wiele tematów szczerze rozmawiali. Żeby temu, komu oddaję swoją rękę, żeby on był godny twojej ręki. Rozumiesz? Droga siostro, temu, komu oddaję swoją rękę, aby był godny twojej ręki. Drogi bracie, tą, którą sobie bierzesz za żonę, żeby ona naprawdę była, to dziękuję, była dla ciebie pomocą, była dla ciebie błogosławieństwem, była naprawdę wielką podporą. Może tak zanim więcej troszeczkę rozpocznę z pewnego fragmentu Bożego Słowa, z listu do Tytusa jest tu mowa o starszych siostrach, ich służbie, ale też nawiążę do narzeczeństwa, że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym, że nie mają być skłonne do obmowy, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład. Niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci, żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Też dla młodszych dam radę, starajcie się porozmawiać z siostrami, które już coś przeżyły w swoim życiu. Spytajcie się, jak tam było, jak ich małżeństwo, co właściwe, co niewłaściwe, co musiały zmienić w swoim życiu. One przeżyły życie. One wam wiele mogą powiedzieć. Wiele daj dobrych rad, które nie przeżyły jeszcze, mogą tylko coś powiedzieć przeczytanego z teorii. Mówią, aby te nastawienie i na to zwracać też podczas narzeczeństwa, zwracać uwagę, na co chciałbym powiedzieć. Popatrzcie na swoich rodziców. Popatrz na rodziców swojej żony, popatrz na rodziców swojego przyszłego męża. Wiele cech ma się po swoich rodzicach. I jak odnosi się dziecko do swoich rodziców, tak będzie się odnosić do swojej przyszłej żony czy męża, jeżeli tego nie zmieni. Czy jest takie powiedzenie, ale ono się nie sprawdza. Jak się ożeni, to się zmieni. Tak nie jest. To tylko tak mówią.
Jeżeli w czasie się narzeczeństwa nie zacznie się zmieniać coś w swoim życiu, po ślubie te wszystkie pewne wady, złe przyzwyczajenia, one dopiero się staną takie wyraziste. Przed ślubem to się nie widzi, zakrywa. Mówię, wtedy się oczami, ustami się do siebie śmieją i nic nie widzą. Tak jest przed ślubem, prawda? Potem pewne rzeczy się widzi. Dlaczego to mówię? Ja chcę, abyście byli szczęśliwymi małżeństwem. Dla wszystkich młodych ludzi w stanie wolnym, ja chcę, żebyście mieli szczęśliwe małżeństwa. Chcę, żeby wam ułożyło się, jak to mówią, w życiu. Bo wcale wyjść za mąż czy ożenić się z osobą wierzącą jeszcze nie gwarantuje szczęśliwego małżeństwa. To jeszcze wcale jest nie gwarancją, że tylko tyle, że jest osobą wierzącą. Dlatego, że wiele rzeczy często różni, które nie są teraz widoczne. Miłość to nie tylko uśmiech w oczach, na ustach, mocno bijące serce. To jest bardzo mało. To jest, ale to jest bardzo mało. Zacznij patrzeć zainteresowania, jaka ma druga osoba. Zechciej razem z nią zaangażować się to, co ona czyni, co ona robi. Kiedy czytamy, może troszkę tak chaotycznie, może pierwszy, drugi usłudzę, bardziej w ten temat postaram się wejść i rozwinąć. Na razie to są tylko takie może dużo różnych myśli, ale w 31 rozdziale przypowieści, ten piękny rozdział, myślę, że bardzo dobrze znany o dzielnej kobiecie, prawda? Piękne słowa. Dzielna kobieta, trudną o taką, jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka ufa jej, nie brak mu niczego, gdyż wyświadcza mu dobra, a nie zło, przez wszystkie dni swojego życia. Dba o wełnę, len, pracuje żwawo swoimi rękami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ten cały można by czytać rozdział, prawda, 26. Gdy otwiera usta, mówi mądrze, a język wypowiada dobre rady. Czuwa nad biegiem spraw domowych, nie jada chleba niezapracowanego. Jej synowie nazywają szczęśliwą, jej mąż sławi ją, mówiąc, jest wiele dzielnych kobiet, lecz ty przewyższasz wszystkie. Jedną z ważnych też cech u niewiasty patrzeć i to rozwijać, rozwija to w sobie, gospodarność. Przyszła żona może roztronić majątek męża i swój, tylko aby się pokazać, że na coś ją stać, czy coś może. Może zmarnować swoje życie i życie swojego męża, całej swojej rodziny. Dlatego z cechą, która jest pożądana, gospodarność. Nie wydawać pieniędzy niepotrzebnie. Dla ciebie, Czarek, powiem, szanuj jej indywidualność. W tym niech się też rozwija. Nie myśl, że można zrobić z niewiasty niewolnicę, jak się stupnie nogą, tak tylko będzie wszystko wykonywać. Możesz do czegoś ją zmusić, ale całe jej piękno indywidualności zniszczysz w jej sercu. Zniszczysz wszystko. A przecież nie o to chodzi. Estera, rozum potrzeby Czarka. Jego raczej zachęcaj w tym, aby on się mógł udzielać służbie. Służbie dla Pana. To, co jest cenne w mężczyzny, to jest, że jest pracowity, że jest stały, że jest ambitny, że ma cel w swoim życiu. To są cechy mężczyzny. I niech on w tym się rozwija. Wiele kłótni będzie po ślubie. Chociaż mi się będzie idealnie. Będzie. Ale wiecie, kto zażegnuje te kłótnie? Niewiasta. Ona ma największy wpływ, żeby załagodzić kłótnie, żeby ich nie było. Mężczyznę zawsze ponosi pewien honor, taki męski. Prawda? Jestem mężczyzna. Ja mam ostatnie zdanie. Musi być na moim.
a niewiasta mądra. A jednak roztropna żona jest darem od Pana, może to wszystko załagodzić. Wiele oczekujecie jedni od drugich. Marzycie sobie, jak to będzie wspaniale u boku męża. Myślicie, jak to będzie wspaniale u boku żony. Oczekuję, że tak wiele ci da. Ale jeżeli dwóch jest dawców, raczej dwóch biorców, to gdzie jest dawca? Przychodzą kłótnie. Myśl to, jak rozważaj to, rozmyślaj jedno i drugie, co możesz dać, co możesz wnieść do życia małżeńskiego, kiedy będzie przed wami. Co możesz uczynić dla dobra, dla rozwoju drugiej osoby. Jest to czas na narzeczeństwo, czas poznawania, czas modlitwy, czas rozmów. Mówić sobie o różnych wadach, bo dzisiaj, gdy je widzimy, zakrywamy. Niestety, w małżeństwie już potem nie ma co zakrywać. Już mówią, klamka zapadła i co chcę, to zrobię. Prawda? A co ona? Gdzie ona ode mnie ucieknie? No przecież wstyd jaki będzie. I wiele jest małżeństw, którzy podczas narzeczeństwa wiele szczerze nie rozmawiali. Wiele rzeczy nie rozwiązywali. Nie patrzyli o tym, żeby się dobrać, tylko pobrać. I potem zamiast być szczęśliwym małżeństwem, to mówią, a po co mi to? Moje małżeństwo przynosi tylko wiele ujm, wiele cierpienia, wiele bólu, wiele niepotrzebnych rzeczy. Dlatego, że przed ślubem nie myśleli o tym, aby się dobrać, aby się dopasować, aby szczerze rozmawiać, aby cokolwiek zmieniać. Jeżeli widzisz, że nie postępuje niewłaściwie ze swoimi rodzicami, że swoich rodziców poniża, porozmawiaj. Słuchaj, musisz się zmienić. Przecież ty w małżeństwie tak będziesz postępować w stosunku do mnie. Bo i tak będzie. Tak będzie. Potem przez lata małżeństwa coś tam się zmienia. Ale ile przeżycia, ile bólu, ile cierpienia z jednej i z drugiej strony. Ile pomocy i duszpasterskiej i innej potrzeba. A można wiele rzeczy uniknąć w okresie narzeczeństwa. Patrzenie nasze charaktery, jakie one są, na ile się zmieniają. Wiemy, żeby one były szlachetne, podobne charakterów Chrystusa, ale mamy swoje. Mamy swoje przyzwyczajenia, swoje rzeczy. A jednak, gdy przyjdzie małżeństwo, trzeba pewnych rzeczy zrezygnować dla dobra drugiej osoby. Tak jak już wspomniałem, aby tych wiele było szczerych rozmów. Naprawdę szczerze rozmawiajcie. Myślcie o... Rozmawiajcie o wszystkich sprawach. O wszystkich. Bywa tak, że mąż myśli, mężczyzna, będę w małżeństwie, ja będę służył Panu. Będę głosił Ewangelię. Nie wiem, może gdzieś pojadę na misję. A się może zmienić. Żona, będąc osobą egoistyczną, a tak może być druga strona, będzie zmuszać męża, żeby tylko pracował, jak najwięcej zarabiał, bo jej tak wiele trzeba. A dzieło Boże się może sypać. A Bóg powołał niejednego brata, niejedną siostrę, aby trudzili się na niwie pańskiej i zamiast małżeństwo umożliwić i rozwijać to, może sprawić, że to wszystko może zostać zabite, zakopane, zniszczone. Przez egoizm drugiej osoby. Dlatego egoizm sprawcie, ażeby nie był w waszych sercach. Egoizm usuwajcie, samolubstwo, egoizm, to usuwajcie. To zniszczy wszystko. To niszczy wszystko. I w narzeczeństwie myślcie o tym, aby nie być tylko egoistycznym. Tylko mi chodzi o realizację moich celów, moich pragnień i moich dążeń. Ale też i drugiej osoby, i więcej. Być otwartym też i dla innych. Tak wiele może chaotycznych tych myśli,
takich jeszcze nie do końca ułożonych, bo to tak na gorąco, przez kilka dni rozmyślanych. Ale niech też w jakiś sposób i was, i wszystkich braci, siostry, którzy są w stanie wolnym, przemyślcie to. Małżeństwo, ono jest do końca życia. Ono jest do końca życia. Nie tylko, aby się pobrać i się potem męczyć. Jedno z drugim tylko wojuje, kłóci się, stają się małżeństwem, ale jakim? Jeden w oddzielnym pokoju, drugi w oddzielnym pokoju. Tam czas do czasu tylko się spotkają, coś tam porozmawiają, dwóch ludzi pod jednym dachem, ale obcych. A narzeczeństwo jest ten czas pracy, czas rozmów, czas podejmowania decyzji, bo minie. Zauroczenie drugą osobą, ono minie. Po prostu ono nie trwa cały czas. Przyjdzie rzeczywistość, przyjdzie realność i czasem ona jest bardzo dla nas szokująca. Także niech was Pan Bóg błogosławi i wykorzystujcie dobrze ten czas narzeczeństwa. Podziękujemy Bogu za ten czas, za tą społeczność.